śniegu, w oazie. Nie robiłam żadnych jakichś takich. Robiłam takie normalne rzeczy, że tak powiem. Głupie, ale normalne, które nigdy tam nie przynosiły jakichś efektów, no takich naprawdę jakichś. Mama generalnie nigdy nie miała z nami problemów, no, pod tym względem. No co ci tam przeszkadzało? No co mi przeszkadzało? Widzisz, też nie byłam nigdy taka maryjna szczególnie. Ja zawsze jak się zwracałam, to zwracałam się jednak do Boga. Zawsze religia była dla mnie istotna. W zasadzie właśnie nie religia, a wiara. Nie utożsamiałam się z żadnymi no, świętymi katolickimi. Oczywiście, no, ja chodziłam do tego kościoła, więc chodziłam na te litanie majowe tam i tak dalej, no bo to wiadomo, no był taki kanon. To dziecko tam może nie zwraca na to szczególnie uwagi, tak, do pewnego momentu. Ale później po prostu zaczęły mnie męczyć generalnie te regułki. Po prostu dla mnie to było klepanie, ja się wyłączałam. Ja chodziłam do kościoła, naprawdę chodziłam do tego kościoła. Może już później właśnie nie, bo już zmęczyła mnie ta rutyna taka, tak? Ja zauważyłam, że to nic nie wnosi do mojego życia, po prostu kompletnie nic. No może faktycznie był taki moment zwrotny też, gdzie się troszeczkę... Nic się nie wydarzyło. Pokłóciłam się z Panem Bogiem, bo miałam do Niego ogromny żal. No to taki był taki faktycznie moment, kiedy zmarła moja mama. No i to był taki moment, że świat się zawalił. Znaczy świat się zawalił, dużo smutku było. Dużo smutku i takiej pretensji, dlaczego właśnie ona, tak? Ale to było na takim stand-upie, tak? Ja, jak to mówią, nie byłam praktykującą katoliczką w tym momencie. No ale później to wiadomo, no życie szło. Różne rzeczy się zadarzały, jednak zawsze zwracałam się do Boga. No i w pewnym momencie stwierdziłam, że właśnie wracam do tego, co wcześniej powiedziałam, że to nic nie daje. Te regułki, a już w ogóle te listy, które były pisane przez tych biskupów, nie biskupów. I jak ja szłam do tego kościoła, to miałam wrażenie, że traca czas w ogóle, bo ja tego nie słuchałam, moje myśli w ogóle gdzieś odpływały, lewitowały. To nic nie dawało, nic nie wnosiło. Wręcz zawsze z taką złością stwierdziłam, Boże, znowu ten list jakiś, no nie wierzę. No. I już przestałam w zasadzie chodzić do tego kościoła. No ale ponieważ wiara była zawsze bardzo ważnym czynnikiem w moim życiu i jeszcze w międzyczasie tam różne sytuacje zaistniały, tak, że miałam kontakt właśnie z Tomkiem, z Iwonką, sporadyczny i zaczęłam tak faktycznie słuchać, co oni mówią. Bardzo zaintrygowało mnie, no bo to jest dosyć istotna różnica, no, wchodzimy tu już w różnicę, tak, że Maryja nie jest traktowana tutaj jako osoba boska. No, my generalnie uszanujemy, tak, wiadomo, wybrana została, urodziła Syna Bożego, no ale nie jest osobą boską, nie modlimy się, tak, no a zupełnie inna sytuacja jest w Kościele katolickim. Ale ja zaczęłam to zgłębiać i faktycznie czytam tą Biblię, mówię, no jak było, Jezu, czego tego nikt tam nie widzi. Przecież to jest napisane tak, no jest tak oczywiste, że to aż trudno to przeoczyć, tak? No i to, co było objawieniem dla mnie, to było to, że jest fakt pochwycenia. To ja w ogóle nie wiedziałam o czymś takim. To muszę przyznać, że to mnie zaskoczyło. Ja mówię, Boże, jakiś Matrix normalnie, jakie pochwycenie, co oni tu mówią? O co tu chodzi z tym pochwyceniem? Ale no dobra, no czytam na spokojnie. No i faktycznie, no, stwierdziłam, że tak, tak. Ale przede wszystkim, że to takie spotkania, te modlitewne dają, wnoszą, dużo więcej dają, tak? Ja wychodzę z tych spotkań, raz, że jestem w gronie, no, fantastycznych osób, tak? Na swój sposób każdy z nas jakieś tam ma swoje nosi doświadczenia.
ale że możesz przyjść i czujesz się, że jesteś po prostu w gronie normalnych, fajnych osób, tu, że jesteś zawsze być. Oczekiwana. Nikt tutaj stara się nie oceniać, wiadomo, nie jesteśmy idealni, jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma tam swoje za uszami, ale staramy się być lepsi i no i taki tyle, no. Także u mnie nie objawiło się to jakimiś takimi fajerwerkami, że jak gdzieś z ciemnej doliny nagle objawienia doznałam. No bo ja wierzyłam cały czas w tego samego Boga, w tego samego Jezusa, więc no tutaj w tych dogmatach się jakby nic nie zmieniło, no ale jednak dużo się zmieniło, tak, w tej otoczce po prostu. Piękne świadectwo.